24 gospodarstwa domowe z terenu miasta Dębicy dostały dofinansowanie na zakup nowego źródła ciepła. Nabór wniosków trwał od 4 maja do 30 czerwca 2020 roku. Łącznie wpłynęło 31 wniosków, w tym 3 wnioski na kotły na paliwo stałe oraz 28 wniosków na kotły gazowe. Trzecia edycja miejskiego programu została przeprowadzona. W tym roku było do podziału 144 tysiące, więc troszkę większa kwota niż w latach poprzednich, co nas bardzo cieszy, choć ja bym dopisał do tego jedno zero na końcu, bo dopiero wtedy mamy taką wydatną tą kwotę, która jakby może tą różnicę zrobić. Program w przyszłych latach będzie kontynuowany. Przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Cebula uważa, że w mieście trzeba przeprowadzić inwentaryzację źródeł ciepła. Żebyśmy wiedzieli, jaka jest dokładnie skala problemu, ile tych starych kotów mamy, żeby móc to rozplanować na przestrzeni lat, bo ja jestem zwolennikiem tego, żebyśmy sobie powiedzieli, że drodzy mieszkańcy, mamy 5 lat na to, żeby zrobić z tym porządek, miasto przeznacza wtedy tutaj dużo większe środki finansowe i do tych 5 lat się umawiamy, że to będzie skończone, bo potem mogą zacząć obowiązywać te zakazy palenia węglem, no bo to prędzej czy później nas spotka. Podczas tegorocznej edycji dofinansowanie mogło wynieść 95% poniesionych kosztów zakupu nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż 6 tysięcy złotych, niezależnie od wysokości całkowitych kosztów realizacji inwestycji.